Witam serdecznie, tu Minecraft Junior i Restless Ghost. Znowu Minecraft będzie nam tutaj, będzie nam tutaj dokazywał, troszeczkę wariował. Tak, a tu mamy... Tak, tylko i wyłącznie Final Fantasy 16. Idziemy sobie teraz do King's Fall. I zobaczymy, co dalej z naszymi przygodami. Trzeba trochę podgonić, bo mamy jeszcze drugą część Final Fantasy 7 do przejścia, która czeka. A jeszcze 16 nie skończyłem. A że ja lubię się rozdrabniać, to pewnie jeszcze będę poza odcinkami latał i podnosił poziom, bo ja lubię jednak na finał pojechać już taki dopasionym tym. A, mamy nowy miecz, tak? Słabszy od tego, co mieliśmy, ale chcę sprawdzić, jak będzie w walce. Tak, Minecraft może kiedyś usiądzie ze mną i trochę powalczy. Patrz, jest troszeczkę skomplikowany. W siódemkę chcesz pograć? No dobra, może siódemka będzie prostsza niż szesnastka. No, zobaczymy. Nie obwiniaj się, mordo. Masz super moce i korzystaj z nich. O, jest gaw chyba. A nie, myślę, że gaw. Stary fort opuszczony. You go on ahead and meet up with Gav. But we both know that. No buts about it. No i tutaj już powiem, już mnie Clive trochę denerwuje. Nie bądź pała, tylko rusz do przodu. Tak, no bo robisz z siebie taką ofiarę losu. O, no dobra, no stało się, co się stało. Trzeba iść do przodu. Clive'em tak. Myśliwy i zwierzyna. No to ja myślę, że jestem zwierzyną. A jednak nie, może jednak myśliwym. Ta moja psina. Dobra, zobaczmy tutaj, czy coś jest. Nie. Na rozstroje dróg. Także się. No to się ciesz, mordo. Dobra, jest ten doskok. To pajączki jakieś? No, Spidermany to tu mnie atakują. No, mógłbym ich tutaj w sumie przeatakować tym moim nowym atakiem, ale nie wiem, czy... Trochę taki... Nie, to jest jeszcze stary. A, taka przyjemna walka. Taka dobra rozgrzewka, ale nieźle te pająki są. Takie duże tarantule. Spokojna muzyczka do konkretnej bijatyki. Coś dużego się szykuje. No nareszcie, bo tak... O, jest jakiś kurde troll. Jakie ma rogi? Ale sześciopak na brzuchu jest. Aż mordeczko. I po dupie. Dawaj go w dupę ugryź. Jest zły ten miecz. O, ognisty ten. Dobry jest.
Ale mnie przekosił, kurde blade. Czekaj, tym. Nie, to wszystko już mam stare. Ale mogę mu zrobić jeszcze to. Cały czas dostaje obrażenie. Ale jakieś zamieszanie. I przypieczanie dupa. No już wykorzystałem tu ten Savifura. Aj, za plecy, mam cię. No. Ja już po nim. Ale mnie wyrzucił w kosmos. Ja wiesz, po nim, a sam dostałem. I ponera, i ponera. No, wygrałem, wygrałem, ale wiesz, sięgnął kilka razy. Ale najbardziej to było śmieszne, jak tak poleciałeś. No, to mnie wybił w górę. Czekaj, no wiesz, wszystko. To taka miła przygoda z tym. No, całe drzewo chyba. Straight to a nest of bloodthirsty beasts. Okej, tu nic nie ma. Czyli taka przygoda liniowa. Będziemy szli tylko ścieżką obraną. Fajne były to te smoki, co tam pokonywaliśmy. Też jakieś skrzynie. No, dodatkowe. A, tu latają. No, i tam takie. A, dobra, to już wiem, co muszę zrobić. A, to nie to! Jejku, ale jestem pierdoła dzisiaj. Teraz, kurczę, zobacz, jakie zamieszanie. A, tam jakaś sieczka się dzieje. A, te pazurki, no. No, Targon jest mocnym zawodnikiem. O. Jak jestem w... mam ikoniczne moce ognia, to mogę się teleportować do wroga. O Jezu, nie to nacisnąłem. Do wroga się teleportować, który jest w powietrzu. Ale tylko wtedy. No dobra. Nieudolna, ale wygrana. I to jest ważne. No to znaczy, że taka trochę słabsza, wiesz. Coś tam klikam, ale bardzo chaotycznie, bo jeszcze się nie rozegrałem dzisiaj. Bo dopiero zacząłem. Więc dzień tak troszeczkę słabo, ale... Tak, jeszcze finala nie miałeś okazji zagrać. No ja byłem niewiele starszy od ciebie. Tak, ja grałem finala, ale siódemkę. Ten pierwszy, który wyszedł, klasyczny ten. Ale mnie skubaniutki podbił znowu. Ej, no, za późno naciskam ten
przycisku Niku. Dobra, i teraz za plecami mogę mu zrobić miksturę. Dobra, perfekcyjny unik. To jest to. I teraz drapanko w dupsko. I teraz jaterek. Jakie zamieszanie na ekranie, że nic nie wiadomo, co się dzieje. Dobra, tam. I na plecy. I wiruwa. A te ogniste miecz jest dobry. Jakie spowolnienie czasu zrobiłem? Ach, dobre, coraz lepsze te mi wychodzą te techniki. I bam! Nie. O Jezu, zaraz ci powiem. O Jezu, znajdę w głowie to słowo, to ci powiem. Nie, ja tak do ciebie mówię, bo chcę to przetłumaczyć, czekaj, bo to... Nie wiem, czy on mówi, że za wolno, czy coś w tym stylu. Life, nie skacz do wody. Jesteś ognistym człowiekiem. No. Nie, zostaw pieska samego. No właśnie. Masz dla kogo żyć. Piesek jest ważny. Gaf. Ale Gaf nie ma takich tych umiejętności. Gaf jest słabszy od nas o wiele. No, myślę, że tu większość jest słaby. Tak, musi się podładować. Dobra. No. Leczącego, że pokonałem. Ach, jak go wystrzeliło. Nie. Właśnie, nie ma staminy, więc nie ma jak się zmęczyć. Jakoś ten miecz mi lepiej działa. Kurczę, jest taki trochę szybszy moim zdaniem niż tamten. A on mi się tylko tak wydaje. Już wszyscy? O nie, następny jakiś, kurde, fiko fako. No to, popatrz mordo, co ci zrobię. Masz smoka! Super. Widzieliście kiedyś Akona z bliska? O, leci. Seed. Nie. Situation. You're late. Captain in trouble. What? The Imperials are on his tail. We have to get to him before they do. Understood. I'm here to even the odds. Any objections? I'll take the dragon. Take the dragon. Smok leży.
Dawaj go! I wiruwa, i ten też leży. No to dobra, no to pazury, nie mogę. No to dawaj, idź tam. O, pazury idą, smoka. A, nie dorwałem smoka. Nie uciekłem. Dobra, to było dobre. Dobra, już po smoku. Pazurami teraz. Nie, na tym... Będziesz mi tu skakał. Ach! Dostał. Ale wali ten gościu też. Przytrzymanie? A, dostał. To jest fajne, ale tam w ogóle nie ma nic, prawda? No. Taka fajna przygodowa raczej. On się skoczy, tak? Mhm. Szkoda, ojojoj, ale nie sieknął. Szkoda, że nie mogę nagrać wam, no bo na tablecie nie można nagrywać, tak? Można, trzeba by tylko poćwiczyć, jak to zrobić. Trzeba by nagrać, a później na komputerze wystawić. Dobrze, poszło. Na dużo kontroli raczej. Oj, przerwał, mija tak. Dobra, jedna parowanka. Na telefonie też trzeba przećwiczyć, jak robić nagrywkę. Czekaj. W końcu go ustrzelił, dobre. Jest mi co mam, dostanie. A wiecie, że mogę już wam nagrać na tablecie, jaką mam fajną gierkę? Tylko trzeba to przećwiczyć, prawda, Lesoko? Mhm. I pazury w niego wjadą. Na telefonie tak samo. Czekaj, bo ja nie mam tego do skoku. Dobra, poszedł. No tak, no bo... A, umierającego słońca. No jest mi potrzebny ten doskok, bo... Wichura nie ma tego doskoku. O, was 20 poziom, tylko ma... Wichura ma takie przyciągnięcia, ale to jest zbyt potężny wróg, żeby go przyciągnąć. Więc lepiej było do niego doskoczyć. O, chaotycznie, ale taktycznie. Poszło. A Clive jest... Clive to my, nasza postać. No, a Sid to jest ten drugi. Bo się zmienia z Clive'em do Sida. A to jest Gav. Gav jest przyjaciel i... To jest, no, jest słaby, ale jest dobrym przyjacielem Sida. Teraz my go uratujemy. A co on umie? Skradać się, rozpoznanie robić. Co? No, jest dobrym gościem pod względem szpiegostwa. A który to spalił? Gav. O, Sid się wkurzył. Torgał z buta. Nie wstakuj do wody. A, na pociętą ma łapę. Pociętą ma. Torgal, łap go! Jak brat. Głos swojego brata usłyszał, który mówi, pomóż mi. Ah.
On ma krwawą dłoń? No, bo jest zraniony. Widzisz, ma przecięty pancerz. Chciał walkę stoczyć, dostał w ramię. Tata, ja chciałbym mieć... a można... No, bo to to samo mniej więcej. Doesn't have your nose, I said. He'd stumble off a cliff, I said. That's the trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you. Truly. So, what news? Well, I found out where your friend's heading for one thing. Gav, I... Him and his mate are on their way to your old stomping ground, Rosaria. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant of fire, all right. He can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. You didn't dream it, Clive. He's out there. But who is he? Don't ask me. I don't bloody know. But I do know one thing. You're gonna find him and find out. After all, you swore an oath. What? You swore you'd avenge your brother's death, that you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible and kill yourself if he's not. Sid, I... Don't thank me. Thank Gav. Thank you, Gav. Yeah, well, yeah. A co robią? No, w takim pociągu też bym coś ugotował. Nie no, jadą, to jest ten dominant. Dla mnie to jest na 99% to jest jego brat. To jest Joshua, tylko że jest starszy. Może się mylę, tak, ale nie no, że starszy jest o te 13 lat. A my go pamiętam jako małego braciszka, którego powiedzmy zabiliśmy jako dominanci, jak się biliśmy. A teraz on już jest starszy o te 13 lat, więc teraz już jest chłopem i jest potężny. Też potrafi ogniem sterować. No, mówiłem, że to jego brat. He must be stopped. On zdjął ten kapsuł. No i teraz nareszcie widzimy, że to jest on. To jego braciak. A tak to nie widzieliśmy. No to były tylko moje domysły, że to może być on. Ale tak wyglądało trochę, no bo to tak nagle się pokazuje ktoś, kto jest dominantem ognia, no. A Feniks zawsze powstaje z popiołu, więc nawet jak został pokonany, to później wraca. Czyli ten jego brat jest bardzo potężny. Tak. A co powiedziała? Że jego przyjaciółka jest przytomna. Przytomna. Tak, że się obudziła. Co się stało? Ona jest dominantem Shivy, czyli bogini lodu. I stoczyła walkę z nimi. Która się zamieniła w Ikona? Tak, w Ikona taką dużą kobietę lodową. Którą my atakowaliśmy. Nie, to była co innego. A co go boli? Ręka. Tylko udają, no, żeby on został z tą przyjaciółką swoją, bo to jest jego...
jakby dziewczynę z dzieciństwa. Dziewczyna, no, przyjaciółka, no ale chyba się darzą trochę większym uczuciem niż tylko przyjaciel, przyjaciółka. Dobra, pokaż mi, co ty tu masz, chłopie. Czy ja coś mogę stworzyć? Rykwichury. A do tego mamy. Po co mi to jeszcze raz stworzyć? Nie mogę go w ogóle podbić do góry, więc żaden z tych pozostałych mieczy nie jest na tyle silny, żeby podbijać. To też nie ma co wzmacniać. No dobra, nic nie masz, chłopie. No, wiem, że po jednej mojej wyprawie już coś nowego zdobędziesz. Nie wiem, czy tam jak się, jak oni czegoś nowego nie mają, to przypadkiem nie pokazuje się taki punkcik nad głowami. Dobra, idę zobaczyć się z koleżanką. Tata, na pewno nie chcę zabrać na tablecie. It's true then. It really is you. It is. Clive! You're alive. So are you. I still can't believe it. Are your wounds healed? Yes. Talia told me what happened. You saved my life. After nearly taking it, I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Fighting for them. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke and everything changed. It all happened so fast. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield or see my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. What? What happened, Clive? What happened at Phoenix Gate? It was me. I killed Joshua. No, that's not true. I know you, you wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second Icon of Fire. The one responsible. Clive. When I think back to that night, the hooded man, he spoke to me. What did he say? Francis. We have found you.
did he mean? Clive, we should go back there, to Phoenix Gate. I need to know what really happened, and so do you. You need to know for certain. And if what you told me is true, and you did what you said you did, then we will face it together. Jill, I... All right. You'll be needing a change of clothes, then. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. I'll see you soon, then, Clive. I should be ready, too. Dobra, fajnie, może nareszcie coś fajnego. O, jest nowa receptura rzemieślnicza. Dobra, to zobaczmy, co tam jest ciekawego. Co tam, kobitko, masz? Czego ty chcesz? Pożegnać się, wyruszamy. Nie! Dobra decyzja, lepiej tak, niż żeby dać się pochłonąć czerni. Wiem, coś tam. Czego naprawdę chcesz? Boje, wiemy, że przyszedłeś tu, nie przyszedłeś tu gadać. No, dawaj coś fajnego. 1500. 140. Ostrzegaj broń. Ten ma 110, jest słabszy. Ale ciekawe, czy ostrzegaj można podkuć do góry. Ten wyprzedzano, czyli kupiony, ten 11 tysięcy. Jeszcze, a tutaj muszę sobie skupić ten, nie wiem, zbieram tę miksturę, a później okazuje się, że nie mam. Dobra, trzeba zrobić te wszystkie dodatkowe misje, które tutaj się pokazują. Co tu masz? Pokaż, czy mogę podkuć ostrzegaj, plus 150. Ryk wichury ma 135, ale ja mam cały czas ten czosnkowy miecz, który jest słaby, mocniejszy od tego, co mam tutaj. Więc nie, dzięki, więc chyba sobie odpuszczę i założę sobie ten miecz, który mam. Cebulowy? Tak, cebulowy miecz, on ma 160, więc jest... A tak jest o wiele mocniejszy. Tamto ja bym szybciej bił, ale ten jest też niegłupi. Dobra, idziemy robić dodatkowe zadania i chyba będziemy powoli kończyć sobie dzisiejszą przygodę. Mhm. Ty, nowy, potrzebuję pomocy. O co chodzi? Chodzi o moją asystentkę. Wyszła zbierać ziemię i od tamtej pory nie wróciła. Zbierać ziemię. No, nic się nie stało, pewnie zagrzebała się. Dobrze, pójdę. Pewnie, chłopie, idziemy, robimy wszystko po kolei. Wszystkie dodatkowe rzeczy. Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwick. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. What I would give for some wild monkey berries. Your wounds are healed dry enough, but... Ah, glad to see the color back in your cheeks. Dobra, zbierzemy sobie misje poboczne i polecimy sobie poboczniaki, zrobimy. Jeszcze jest tam. O! Co tam mogę? No, mają...
Więc piku, bo... Nektar, you say? Nektar. Znasz mongolski, Kubo? Na to wychodzi. Potrafimy się porozumieć. No w końcu, Kubo, próbowałem przemówić do tych ludzi, odkąd mnie tu przywiozło, ale nie mogę się z nimi dogadać. To musi boleć, coś tam. Ale skoro tu jesteś, moja bańka w końcu się... Nie, bańka? O Jezus Maria, nie mogę zaczytać, bo za szybko skupiłem się na... Dobra, będzie nas sekret. Dobra, co ty masz tu, popie? Ah, Clive. I trust you're settling in. Gradually getting used to the place. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more. I don't doubt. We strive to be better than those we... Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to... I have three meals for three industrious souls. Dawaj to... I'd be happy to. Marv, the three... I teraz Clive. Ejkon ognia. I Frita będzie nosił jedzonko. Dobra, komu tutaj to jedzonko zanieść? Just don't have enough teams to follow every lead. O, mamy pancie głodną. Something smells good. For me, I hope. It is. Courtesy of Kenneth. Obfity posiłek. I w kieszeni to trzymaliśmy? A, grzało się, grzało. Nie wiem, może schabowego? They must keep you busy. Ah, there's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking at the stables as I do, but only put people off their food. Gdzie ona to ukryła? Pytanie, gdzie ja to niosłem? To magiczne, ten garnuszki z jedzeniem. No zobacz, w końcu nie każdy ma taką kurę. Dobra, Gawie, ty musisz poczekać troszeczkę. Najpierw tutaj, ważniejsze sprawy są. Żarcie do oddania. A nie tam twoje pierdoły. Trzymaj, strażniku, niech się najesz, byś miał siłę stać. No i znowu z kieszeni, ciach. The way my gut's been growling, I'd have curls running scared. Our duty down here can't be much fun. It's not. But sometimes folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? No to co, można się kimnąć. O. Can really do with a proper place to train. Oh, what I wouldn't give for some wild Mickey berries. Can I help you? Kenneth sent me. Ah, wonderful. Do you hear that? Our food has arrived. Does your appetite still elude you? Is he sick? I'm afraid so. Those no longer in need of a physica's immediate ministrations are sent here for... Dobra, zawsze możemy skrócić męki. Co się męczy? Which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Thank you. A
I think that's everyone. A bit like it. Dobra, lećmy sobie szybciutko. Co to ta? Właśnie to. No właśnie, no. Ah, you're back. All done? Wonderful. Here, your reward, as promised. The hideaway is quite something. Everyone has their place. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us, should you desire it. It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. Zagile. Zagile z nosa. Zobaczymy ile. Ile gile za to dostanę. A co są czym? Gdzie są te? To mogę sprzedać. Czekaj. Szafirowe. O nie. Nie mogę tego sprzedać. Chyba, że jeszcze nie mam takiej opcji. Sprzedaży. Bo niby można sprzedać, a nie widzę tego nigdzie. Chyba, że to tu jest. Nie, magiczny popiół. A nie, jest. No, 200 daje. 6 to jest 1200. To można po prostu opchnąć? No to ciach. Cenne można sprzedać. O Jezu, ale ile tego mam? Czarna krew też można sprzedać. Materiał używany. Do produkcji. Tutaj mam taki. Tutaj mam 20 tysięcy już. Mogę sobie poszaleć. Dobra. A teraz jeszcze muszę pójść i poszukać tej kobitki. A gdzie ona jest? Idziemy na farmę. Zobaczmy mapę świata. I tu mamy. To chyba to, tak? Tak. Poruszyć niebo i ziemię, poszukać. A, to tutaj. To tak mi się wydawało właśnie. Lecimy poszukać kobitki. A tam są te. Siury chyba, czy co tam? Someone's in trouble. Ktoś ma kłopoty, no popatrz. Ktoś może mieć kłopoty. Dawaj, Torgal, ugryź się w dupę. Pająki. Że ona tą obieraczką nie dostała. Przy okazji. Thank you.
chyba? O sprawie. Nie. Nie. Aż 24 doświadczenia. It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? I'm Clive. And I'm Martel. But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Ta mala to przecież ten. Miejsce dość blisko tej wioski naszej. Drugiej. O właśnie, przyjdę się od razu. Zobaczę, czy tam nie ma jakichś dodatkowych rzeczy do kupienia. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich and fragrant. Right. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. Soil, then. There's certainly enough of it here. But is it dark, rich and fragrant? Hey, co tu jest jeszcze? Zbierz próbkę. Okej, dobra. Próbka z winiarni. 4. No. Czekaj, gdzieś jeszcze jest jedna, tam jest jeszcze jedna. O! Mieczem od razu zdziochnął. Kopać to kopać. No dobra. Nie. Albo... Nie, tu nie chcę sobie tutaj przejść. I zaraz wrócę normalnie. Ej, tu tylu gości było jeszcze magicznych, kurczę, i oni jej nie mogli pomóc. Ale parówy. Nie, tej dziewczynie, nie mi tam. Tu chyba był dwóch sprzedawców jakiś. Chcę zobaczyć, co mają ciekawego. A tu mamy teleport. Więc się stąd wyautujemy szybciutko. Tu. Chyba tutaj. Nie, tu był stadina. Dobra, a gdzie ten? A, idziesz, Targal? No, dobrze, chodź. To chyba jest... Co ty masz, chłopie? No masz takie... Taką tandetkę masz trochę. Czyż tego masz dużo? Czy tego potrzebuję? Ja mam 9. No nie. Co? Ciekawostka. Nowy utwór do... Aha! Tak! Za 40 tysięcy dodaję nowy utwór. No już lecę. 4 na 4. Silna mikstura. To trzeba zakupić. Twarda skóra. Niech będzie. No dobra. Czy to jest wszystko? Sztukatka ma. I take it you're not here for a room. What is there to know? When I arrived, yet, it is a rare day, and for what? Znowu chodź się dobrze. No dobra, i odejdź. Ty już masz
Wyświetl. Napiwki. Mięsiwa, o! No można sobie coś zamówić? Chyba nie. No dobra, to chyba... No to chyba już nic nie ma ciekawego. Okej. Master Quinton says we should build around the ruins. A nie mogę przeskoczyć? Dobra, trzeba zbiegać. A co tam? A się uczy. Suszy pranie. Magicznie, no. Po coś ta magia jest. Nie wiem jeszcze. Okej, dobra, czyli tu nic konkretnego nie ma, trzeba spadać. Dobra, idziemy do teleportu. Oddajemy zadanie. I lecimy dalej. Ej, co jest? Teleport przecież, czy mi się to wydaje? Czy ja muszę tam zasuwać? Nie, mów mi, że muszę tam zasuwać. O kurczę! Jak ja super poczułem niebezpieczne to było, co ja zrobiłem, prawda? No. Pierwszy raz tak zrobiłem. No i dobra, teraz możemy sobie wyjść na zewnątrz. Rzeczywiście jest jakaś opcja przeskakiwania między tymi. No to są te matryczne kamienie. Dobra. Zobaczymy tutaj, co się będzie. There you are. And all safe and sound. Oh, yes, she's standing right there. Not the girl. The soil. Did you bring it? Yes. Here. Glorious! When Martell came home empty-handed, I almost had a fit. But with this, my research can continue. First and foremost come the measurements. I must know how much ether each sample contains. From there... Wait, so you were never... Worried about me? Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about is his research. But that's... That's all right. It's just how he is. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small price to pay. Although, you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? Ugh, here.
I know it's not much, but it's something, at least. I wish I could offer you some fruit, too, but you're not likely to thank me if I do. Still, we'll grow something worth eating one of these days, and when we do, you'll have first pick. Research can continue apace, and when my fertilizer is complete, the furrows will need expanding. No dobra, skończyliśmy zadania poboczne. To kończymy na dzisiaj i do następnego.